Dzień dobry. Nazywam się Nina Wincenz-Krajewska, jestem rzecznikiem prasowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Witam Państwa serdecznie na pierwszym z cyklu tweetupów na GPW. Dzień dobry Państwu, nazywam się Przemysław Gerszman, jestem doradcą zarządu GPW i również bardzo mi miło jest powitać Państwa tutaj na naszej sali, a także Państwa, którzy oglądają nas przez internet, dokładnie na Twitterze. Ja bardzo się cieszę, że wreszcie ta sala, wprawdzie w niewielkiej części na swoje możliwości, ale zapełnia się znowu ludźmi, bo jednak ten widok taki tutaj z mównicy, kiedy nikogo nie ma na sali, jest taki dość przygnębiający. Także bardzo się cieszę, że możemy Państwa gościć i nie przedłużając, zapraszam na scenę pana Marka Dietla, prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Szanowni Państwo, szczególnie serdecznie witam autorów, czy głównych bohaterów dzisiejszego spotkania, autorów raportu pod dowództwem, przygotowanego pod dowództwem Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Witam Was, drodzy ćwierkający twitterowicze. Nie chciałbym zabrać chleba autorom raportu i nie będę mówił o samym raporcie, to usłyszymy za chwilę i naprawdę warto posłuchać o tym. Badanie jest unikalne, pierwsze takie u nas w regionie i wydaje się, że pierwszy raz ktoś się pokusił o takie badanie w innym języku, w oparciu o inny język niż te główne języki, jak chociażby angielski, więc rzeczywiście to badanie sentymentu i wpływu sentymentu, jakim darzymy spółki giełdowe, a dokładnie ich marki, no, nie był jeszcze badany w takich bardziej niszowych językach i też w krajach, w których co prawda rynek kapitałowy się wspaniale rozwija, tak jak w Polsce, ale wciąż musimy sobie zdawać sprawę, że udział kapitalizacji spółek notowanych do PKB jest 30 parę procent, a w krajach zachodniej Europy jest tam 75%, a w Stanach Zjednoczonych to jest w ogóle 300% PKB. Tak więc naprawdę unikalna okazja. Nie spodziewam się, że od razu po publikacji tego raportu i jego zaprezentowaniu powstaną już takie instytucje finansowe, które, czy fundusze, które ściśle swoje decyzje opierają o sentyment w mediach społecznościowych, to co już widzimy na rynku amerykańskim. Natomiast jest to na pewno bardzo ważna taki wkład do tego, żeby zrozumieć te procesy kształtowania się z spółek, wycen spółek na giełdzie. I jest to takie wpisanie się w taki szerszy trend, kiedy chociażby 25% ludzi, młodych ludzi w wieku 14-19 lat kieruje się głównie w swoich decyzjach konsumenckich liczbą polubień danych rozwiązań. Więc widzimy to, że może to dla osób tak z mojego pokolenia nie jest takie zupełnie oczywiste, ale ci dla których ten świat tworzymy, czyli pokolenie bardziej naszych dzieci, no już tutaj w tych mediach społecznościowych jest to dla nich to taki zupełnie świat wirtualny, a dla nich zupełnie świat realnych decyzji. Też media społecznościowe dały taką zupełnie nową możliwość dla czegoś, co się, jak ja studiowałem, nazywało się marketingiem szeptanym, czyli tym, że kierujemy się w naszych decyzjach poleceniami naszych znajomych. To szczególnie w krajach o takim niskim kapitale społecznym, kiedy nie ufamy różnym instytucjom, to właśnie polecenie tym, którym ufamy, czyli naszym znajomym, jest bardzo ważne i charakterystyczne było to, że prawda, wybierano tam, pamiętam, takie dyskusje o markach samochodów, że te się nie psują, które pewnie wybierają taksówkarze, prawda, no bo oni tak najbardziej, więc takie było to, co pisali ci, którzy sprzedają na te samochody, to było mniej istotne niż to, że znajomy taksówkarz, prawda, wybierał jakiś samochód. Tak samo tutaj widzimy już, że
W ciągu takie badania konsumenckie, które mam tutaj przed sobą, które były realizowane na zlecenie Narodowego Banku Polskiego, w ciągu ostatnich 2 lat 36% respondentów nabyło jakiś produkt finansowy, bo właśnie ktoś im polecił, prawda? No i media społecznościowe jest takim zinstytucjonalizowanym sposobem polecania, więc to nie jest żadna nisza, tylko to jest zupełnie takie realne działanie. I to, co tutaj powstało, ten taki rodzaj ratingu, prawda, tego sentymentu nakierowanego na spółki giełdowe, no, jest takim zaczątkiem badania i mam nadzieję, że zachęci kolejnych badaczy, a z czasem może wraz z rozwojem tych mediów społecznościowych włączy się do głównego nurtu, jak mogą te media społecznościowe, czy nasz sentyment, który wyrażamy w mediach społecznościowych, nasze oceny mogą wpływać na kurs akcji. I jest całkiem sporo już badań, tak jak wspomniałem, amerykańskich, które nawet dochodzi ich skuteczność do przekracza 85%, które wskazują na to właśnie, że te media społecznościowe mogą być tym, który wyjaśnia kształtowanie się przyszłych kursów. Bo ten problem inwestorów, który jest immanentnym takim problemem, jest taki, że rachunkowość dostarcza nam informacji z historii, a chcielibyśmy znać kursy akcji w przyszłości i jestem przekonany, że dobre zrozumienie mediów społecznościowych może w tym pomóc i myślę, że i wy, a na pewno ja nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć, jaka jest ostateczna wersja raportu i jakie odkrycia zostały tam poczynione. Więc bez zbędnej zwłoki przejdźmy do części merytorycznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji, że nasze spotkanie dzisiejsze ma formę tweetupu, to zachęcam Państwa do użycia tego hashtagu, który tutaj mamy, jeśli będziecie publikować jakieś informacje na temat tego eventu właśnie na Twitterze. Natomiast postanowiliśmy w tym pierwszym spotkaniu, miejmy nadzieję, będącym jednym z wielu spotkań, które w przyszłości się odbędą w takiej formie, porozmawiać właśnie o mediach społecznościowych z uwagi na to, że odgrywają one coraz bardziej rosnącą rolę nie tylko jakby w naszym codziennym życiu, ale także w procesie podejmowania decyzji i o tym zaproszeni przez nas goście będą między innymi dzisiaj mówić. A teraz na scenę zapraszam pana Piotra Araka, dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, dziękuję Giełdzie Papierów Wartościowych, dziękuję też Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo ten projekt był realizowany ze środków publicznych i to też z grantu naukowego, o czym warto powiedzieć i wspomnieć. Więc sama popularyzacja raportu, który teraz jest takim kolejnym etapem pracy naukowej i liczę na to, że autorzy, którzy przy tym projekcie pracowali, jeszcze niejedną publikację z wysiłku kilkuletniego jednak opublikują i wykorzystają. Same badania, i tu jednak zdradzę jedną tajemnicę z tym związaną, były prowadzone przed okresem pandemii. W związku z tym wielu odpowiedzi na pytania o kurs i zmiany kursu giełdowego w 2020 roku nie zobaczymy, no bo to był rok ciekawy dla giełdy. Ciekawy też dla stawiania wielu, bym powiedział, hipotez co z tego, co się może wydarzyć. Natomiast na pewno samo narzędzie, aparatura techniczna, która została wykonana przez zespół badawczy, może być wykorzystana do tego, żeby ten sentyment i to, co się zmienia w postawach klientów, w opiniach dotyczących poszczególnych spółek i ich produktów, potem czy to rzeczywiście mogło wpłynąć lub też nie wpłynęło na to, co się wydarzyło z kursem giełdowym. Ja tu przypomnę paradoks Solowa, który głosił, że on widać wszędzie komputery i to miał na myśli lata 90., jeżeli chodzi o produkcję, natomiast nie widział ich w statystykach produktywności gospodarki i to często jest to samo z social mediami. My je widzimy wszędzie w nich uczestniczymy. Wszyscy, nawet dzisiaj jest to spotkanie transmitowane przez social media. Widzimy użytkowników, natomiast często nie widzimy dodatkowej wartości dodanej gdzieś wygenerowanej w postaci produktywności.
To jest jeden ze sposobów na to, żeby zobaczyć to, co jest właśnie ta jednak starsza i ułomna statystyka, czy to gospodarstw produktywności i liczenia wartości, może zostać wzbogacona. O to, żeby zobaczyć, jaki jest link pomiędzy tym, co się dzieje w social mediach, a potem na spółkach giełdowych. I rzeczywiście Prym wiodą badania w Stanach Zjednoczonych, które już w przeszłości coś takiego obserwowały. Polska jako nie taki mały rynek jest w stanie, moim zdaniem, pewnie w jakiejś perspektywie zobaczyć. No, licząc na to oczywiście, czego życzę prezesowi Markowi Dietlowi, żeby kapitalizacja giełdy była tylko większa. I wtedy też, żeby ta płynność, która na giełdzie powoduje to, że też tego typu czynniki odgrywają jeszcze większą rolę. Więc w zasadzie to tyle ode mnie. Ja uważam, że to jest jedno z pionierskich i ciekawszych badań dotyczących tego obszaru nowej gospodarki z gospodarką trochę starszą, bo jednak giełdy są jednym z tych najstarszych elementów kapitalizmu i tego, co się pomiędzy tymi dwoma elementami dzieje. Oddaję głos chyba, czy też będzie zapowiadany jeden z głównych, główni autorzy publikacji, opowiedzą o tym, co z tego wszystkiego wynika, no i też co można w przyszłości z tymi badaniami jeszcze zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu dyrektorowi za te kilka słów wprowadzenia. A teraz zapraszam na scenę doktora Bogusława Bławata, który jest wykładowcą w Katedrze Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka w Akademii Leona Koźmińskiego, a z ramienia GPW jest ekspertem, który tworzył ten raport. Bardzo dziękuję za tę możliwość przedstawienia tego raportu. Jedno jeszcze podziękowanie prezesowi Dietlowi. Nie dlatego, że chcę dodać kadzidła do naszej ceremonii, ale rzeczywiście to były lata, pamiętam 2015, 2016, kiedy rozmawialiśmy o agencji ratingowej, o ratingach, co można byłoby zrobić, żeby obniżyć koszty dojścia emitentów do możliwości czy debiutu, czy zaciągania długu. I to było jedno z tych narzędzi, które gdzieś w wyniku tych rozmów się zrodziło. Giełda też była ważnym finansodawcą tego projektu, no bo jednak 500 000 zł pochodziło z funduszu własnych giełdy. Więc serdeczne podziękowania, a już żeby nie przedłużać, to przechodzę do samej prezentacji raportu. Szukam odbiornika radiowego do tego pilota, ale gdzieś pewnie. O, i bardzo dziękuję. Trochę techniki, człowiek się zgubił. Parę punktów, które chciałbym omówić. Ja oddam głos też za chwilę osobie, która najbardziej wniosła od strony takiej techniczno-analitycznej do tego projektu. Skąd taki projekt, jak już wspomniałem? To było wiele rozmów. Chcieliśmy znaleźć narzędzie, które pomogłoby inwestorom w ich decyzjach, czyli i patrząc nie tylko na to, co mamy w sprawozdaniach finansowych, czyli te wszystkie dane, które od lat mielą agencje ratingowe, budując na podstawie tego swoje skale, to, co obserwujemy w fundamentach spółek. Wiele z tu obecnych osób zna jakby możliwości, ale też i granice tego wszystkiego. Chcieliśmy pójść dalej, chcieliśmy zobaczyć, czy w tym dialogu wielopoziomowym między korporacjami, między emitentami a społeczeństwem, które obserwuje, komentuje, lajkuje, czy jest tam jakaś wartość, którą moglibyśmy ewentualnie zobaczyć, czy ona współpracuje ze stopami zwrotu, które dla nas byłyby taką proxy wartości inwestycyjnej. To nie jest stricte rating, nie mówimy tu o rynku długu i dlatego tak powstał ten projekt. Mało tego, chodziło też o to, żeby zrobić coś wykorzystując nowoczesne technologie, czyli coś maksymalnie algorytmicznie, prawda? Czyli coś, co na samym końcu zawsze będzie można nacisnąć Enter i z tego wyjdzie nam w nieodległym czasie jakiś wynik. To skrócenie czasu, to przerzucenie tych mocy obliczeniowych z człowieka na komputery jest oczywiście czymś, co jest w współczesnych czasach czymś niezbędnym, a z drugiej strony obniża tak naprawdę ten koszt eksploatowania później tego narzędzia. Koszt jest może duży przy stworzeniu, ale potem każdy miesiąc, każdy rok jest tym rokiem, który nam niejako obniża koszt krańcowy korzystania z tego i to też było takim walorem. Przekładając to na nasz polski rynek, ideą tego było to, żeby przedsiębiorca nie musiał płacić wielu tysięcy, dziesiątek tysięcy euro za rating, może udałoby się to zrobić, łącząc sobie wiele elementów i ten koszt dojścia do możliwości emisji długu czy możliwości emisji akcji byłby też dużo niższy. Więc te algorytmy, które tworzyliśmy, to też były algorytmy przeciwko, nazywam to przeciwko asymetrii informacji.
Ponieważ no, znacie Państwo jako inwestorzy też ten problem, że mamy sprawozdanie kwartalne, prawda, mamy pewną wiedzę insiderów stricte strzeżoną przez emitentów. Oni wiedzą, jaka jest naprawdę sytuacja, a my dostajemy to trochę ex post, prawda? Więc niecierpliwi sobie może obserwują sobie wykresy, robią analizę techniczną, gdzieś szukają innych czynników, które mogłyby otworzyć tą szklaną kulę. Ale ta szklana kula jest prosta do otwarcia, jeżeli sobie spojrzymy w tą całą resztę tego naszej rzeczywistości, w tym portale społecznościowe, gdzie jest dyskusja, gdzie jest produkt, gdzie jest jego prezentacja, gdzie są lajki, gdzie są hejty, gdzie są szerowania i tak dalej, to co Państwo sami wiecie, co się też właśnie dzieje w tym momencie. Oczywiście ta informacja to jest ogrom informacji, to nie jest takie proste, do tego potrzeba, ale o tej inżynierii to zostawię to na później. Jeszcze jedna rzecz, rating jako dobro publiczne. Ja pamiętam w czasie, kiedy pracowałem w Singapurze, tam koncepcja ratingu to jest koncepcja dobra publicznego, tak jak szkoły, jak i drogi. Jeśli giełda, jeśli inwestorzy mają mieć dostęp do informacji, cennej informacji, ta informacja powinna być tania albo za darmo. Wtedy uczestnicy rynku kapitałowego są w miarę równej sytuacji. Ten rynek kapitałowy nie jest czymś takim... gdzie próg wejścia też od strony inwestora jest bardzo wysoki w sensie pozyskiwania informacji. Ta koncepcja ratingu jako dobra publicznego jest mi też osobiście bardzo bliska i to narzędzie, które finansowane też jest z pieniędzy publicznych i jak przypuszczam, ono gdzieś w przyszłości też i będzie funkcjonowało, dając możliwość podejmowania decyzji inwestycyjnych, to jest jako forma z tego public service, tej służby publicznej. Inżynieria emocji i giełda. LOL versus A+. Rzecz w tym, że emocje, które dotąd było bardzo często trudno skwantyfikować, bo to są skale psychologiczne, to są skale, które łączą w sobie wiele innych czynników, które nawet trudno to wyrazić. Prawda? Artysta wyrazi to w formie obrazu, rzeźby, gdzieś sprzęsie swoje emocje. Inwestor giełdowy szuka liczb. Poważny inwestor szuka jakiegoś oparcia, więc kwantyfikacja emocji tak naprawdę, które wyrażają się w portalach społecznościowych, to było to trudne zagadnienie, które chcieliśmy zrobić. I nagle się okazuje, że to co gdzieś tam, ten pojedynczy lol, uśmieszek, prawda, łapka w górę, łapka w dół, to co Państwo znacie z portali, ono en masse tak naprawdę tworzy pewną wartość i ta wartość powoduje, że kurs akcji, może z pewnym opóźnieniem, ale idzie w górę albo w dół. Czyli można powiedzieć, że taką mrówczą siłą milionów małych loli, małych mrówek jesteśmy w stanie dźwigać w górę lub opuszczać w dół kursy akcji. I to nasze badanie pokazuje, że z dosyć dokładnością, do ponad 80% tak naprawdę, można to też tym wyjaśnić. Ale jak to wyjaśniliśmy, jak do tego doszliśmy, to zostawiam już kolejnemu autorowi tego badania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A teraz przechodzimy do clou dzisiejszego spotkania. Zapraszam na scenę doktora Dominika Batorskiego, który jest członkiem zarządu SoTrender, a także analitykiem danych ICM Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Państwu. Myślę, że tutaj moi przedmówcy już rozbudzili oczekiwania, więc ja postaram się tym oczekiwaniom sprostać i powiedzieć, co faktycznie zrobiliśmy i też co dalej z tego wynika. Otóż wzięliśmy dane z mediów społecznościowych. Tutaj skupiliśmy się przede wszystkim na portalu Facebook, ponieważ z Facebooka w tej chwili korzysta około 22 milionów dorosłych Polaków, więc jest to gigantyczne tak naprawdę odzwierciedlenie wielu aspektów funkcjonowania społeczeństwa i przyjrzeliśmy się spółkom giełdowym, spółkom z głównego parkietu, spółkom z New Connect. I no, oczywiście nie wszystkie firmy, które są notowane na giełdzie, są obecne w mediach społecznościowych, a tutaj dla nas punktem wyjścia były przede wszystkim profile, które te firmy prowadzą. To, co na tych profilach się dzieje, to jak użytkownicy na to reagują. Więc skupiliśmy się na 462 spółkach. Były to spółki z bardzo różnych sektorów. Staraliśmy się tutaj mieć możliwie całościowe podejście. Prawie 1000 profili w serwisie Facebook i około 500 000 postów, które na tych profilach były opublikowane. Także bardzo duże dane.
No i tutaj już moi przedmówcy mówili o zaletach danych z mediów społecznościowych. To, że często te media społecznościowe odzwierciedlają nastroje, że mogą być takim miejscem, można powiedzieć, wczesnej detekcji nastrojów. Tak? Czegoś, co w jakichś innych źródłach, innych badaniach widoczne jest z większym opóźnieniem. No i dodatkowo dużą zaletą jest to, że te dane są całkiem dobrze dostępne. Tak? To znaczy, jeżeli mówimy właśnie o danych z publicznych profili, to te dane są, można powiedzieć, publicznie dostępne. I co więcej, są to również dane, które nie dotyczą tylko i wyłącznie spółek giełdowych, ale także spółek, które na giełdzie nie są. Jest to niezwykle istotny aspekt tego projektu, ponieważ zależało nam na tym, żeby no nie tylko wnioskować o spółkach, które są notowane na giełdzie, ale żeby zobaczyć, czy potencjalnie wykorzystując dane z mediów społecznościowych, da się skonstruować narzędzie, które mogłoby być zastosowane również do oceny sytuacji spółek, które na giełdzie notowane nie są. Oczywiście w toku projektu napotkaliśmy cały szereg wyzwań. Te dane też nie są takie zupełnie proste w przetwarzaniu. Jest ich dużo, są złożone. Też mamy bardzo nierównomierny rozkład aktywności, co za chwilę pokażę. Są takie spółki, które publikują mnóstwo rzeczy, chociażby spółki medialne, które każdego dnia mnóstwo postów publikują. No i wiele z nich tak naprawdę jest mało adekwatnych dla naszej wiedzy o kondycji tych spółek. Jakbyśmy popatrzyli na to, ile właśnie jest treści publikowanych, no to proszę zobaczyć. No, spółki z grupy Wirtualnej Polski, ponad 100 tysięcy postów, no a jednocześnie z drugiej strony mamy wiele spółek, które tych treści na Facebooku publikowały stosunkowo niedużo. Jak popatrzymy na same treści, no to zarówno są to treści, które publikują spółki, ale też to, co piszą użytkownicy, te treści, komentarze też są publicznie dostępne. Oczywiście wszystkie też reakcje na te komentarze. Więc można powiedzieć, że tutaj faktycznie danych mieliśmy znacznie więcej, no bo tych 500 000 postów, z każdym postem związanych jest jeszcze na ogół kilkanaście, kilkadziesiąt komentarzy, no i też różnego rodzaju reakcje. Dane te są dosyć stabilne w czasie. Tutaj to jest podobna ilość treści w różnych okresach. Natomiast tych reakcji jest bardzo dużo. To, co tutaj myślę jest dosyć istotne, to, że finalnie nie analizowaliśmy wszystkich tych treści, a jedynie ograniczyliśmy się do tych, które uznaliśmy za istotne, które faktycznie dotyczyły spółek czy marek bądź produktów, które te spółki mają. No i oczywiście wszelkich komentarzy i reakcji do tych treści. To wynika właśnie z tego, że prawda, część tekstów no, zupełnie nie dotyczy spółek, więc jest niekoniecznie diagnostyczna, jeśli chodzi o kondycję spółek, więc skupiliśmy się na tych 20%, które dotyczyły spółek. Tak jak już było wspomniane, przeanalizowaliśmy sentyment poszczególnych wypowiedzi odnoszących się właśnie do spółek, do marek. I tutaj analiza wydźwięku została, w ogóle dane też zostały zebrane przez firmę, którą współprowadzę, czyli przez SoulTrender, narzędzie do oceny sentymentu. To też jest model, który jest właśnie zbudowany w oparciu o uczenie maszynowe dla języka polskiego. Tak naprawdę bardzo, nawet sama wstępna część przetwarzania i
tak zwanych embeddingów, to jest gigantyczny model wytrenowany na ponad miliardzie słów, czy tekstach zawierających ponad miliard słów. Więc oceniliśmy ten wydźwięk zarówno dla treści pisanych w języku polskim, jak i dla treści pisanych w języku angielskim. Około 10% tekstów to były teksty, czyli profile właśnie pisane po angielsku. Pozostałe języki tutaj są mało istotne, występują bardzo sporadycznie. To, co jest istotne, no ponieważ rzeczywiście zaczęliśmy od zadań, które były dużo trudniejsze, od przewidywania kursów akcji, od przewidywania stopy zwrotu w inwestycji w konkretne spółki. To mogę powiedzieć od razu, nam się nie udało. To znaczy nie byliśmy w stanie tutaj takiego przewidywania zrobić, opierając się tylko i wyłącznie na danych z mediów społecznościowych. Dlatego przyjrzeliśmy się temu, jak wygląda właśnie stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółek, które braliśmy tutaj pod uwagę, jak ona się zmienia w czasie. No i przede wszystkim, jak względem tej przeciętnej stopy zwrotu wyglądają poszczególne spółki. Czyli czy taka, można powiedzieć, relatywna miesięczna stopa zwrotu, jaka ona jest? Czy spółka performuje lepiej niż giełda przeciętnie, czy gorzej? No i w ten sposób otrzymaliśmy tutaj zmienną, która finalnie była dla nas kluczowa, właśnie tą relatywną miesięczną stopę zwrotu. Też powiem, że testowaliśmy inne okresy czasu, o tym tutaj nie będę mówił, ale ten okres takiego przewidywania na miesiąc w przód jest stosunkowo tutaj dobry. Przy dłuższych okresach no to już te dane z mediów społecznościowych przestają być aż tak diagnostyczne. No i to, co zrobiliśmy, to zbudowaliśmy właśnie model klasyfikacyjny, model, który na podstawie tylko i wyłącznie zmiennych z mediów społecznościowych, tych zmiennych dotyczących treści publikowanych na profilach spółek, komentarzy użytkowników, przewiduje, czy spółka będzie w tym następnym miesiącu performowała lepiej przeciętnie niż rynek, czy gorzej. Udało się to całkiem dobrze. Jak Państwo widzicie, 83% tutaj tej predykcji, co na taki problem klasyfikacyjny jest całkiem dobrym wynikiem. No i wychodząc z tego, zastanowiliśmy się, jak można zbudować w oparciu o te informacje rating, czyli jak można oceniać spółki. Przetestowaliśmy to na tych spółkach giełdowych, ale potencjalnie jak w przyszłości można byłoby oceniać również spółki, które na giełdzie notowane nie są. No i tutaj testowaliśmy dwa podejścia, jedno w podziale na 5 klas, drugie w podejściu na 3 klasy. Tutaj to podejście z podziałem na 3 klasy okazało się być znacznie lepsze. W 85% udało nam się poprawnie klasyfikować zachowanie czy przypisać spółki do dobrej klasy, przypisać im właściwy rating. I to, co myślę też jest istotne, to to, że no,
Sprawdzaliśmy to, testując model, który był zbudowany na danych z przeszłości. Testowaliśmy, jak te spółki będą się zachowywały w przyszłości, jaka będzie ta stopa zwrotu w kolejnych okresach. To, co tutaj można powiedzieć, jeśli chodzi o błędy, jak Państwo widzicie w tej macierzy, mamy sytuację, kiedy te wartości rzeczywiste, to jak spółka faktycznie powinna być zaklasyfikowana, no odbiega od tego, co przewidzieliśmy, jak żeśmy tą spółkę faktycznie zaklasyfikowali. To, co tutaj można, na co można zwrócić uwagę, to to, że szczególnie duży problem mamy w przypadku tego ratingu B. Tam istotna część spółek była klasyfikowana do którejś z sąsiednich klas, ale to też jest taka, bym powiedział, rodzaj błędu, który jest dosyć bezpieczny. Bardzo rzadko zdarzały się sytuacje, że spółka w rzeczywistości powinna mieć rating A lub C, a my żeśmy jej przepisali dokładnie odwrotną wartość. To był tylko 1% przypadków, więc tego typu poważnych błędów model popełnia bardzo, bardzo niewiele. Przy 5 klasach tutaj ta klasyfikacja była gorsza, ten podział na 3 klasy jest zdecydowanie lepszy. No i też jak popatrzymy na to, jakie są efekty, to znaczy jaki jest to zachowanie tych spółek w przyszłości. Tutaj już patrząc na tą przewidywaną przynależność do kategorii, no to spółki, dla których przewidywaliśmy, że powinny mieć rating A, miały średnio tą stopę zwrotu na poziomie 9 czy ponad 9%. Natomiast spółki z grupy C miały średnią na poziomie minus 6,8%. Co myślę dobrze pokazuje, jak duże tutaj też zróżnicowanie jest pomiędzy tymi poszczególnymi klasami. Tak? To znaczy, że faktycznie dokonując takiej klasyfikacji, przewidując na podstawie właśnie samej tej informacji z mediów społecznościowych, jesteśmy w stanie przewidzieć, które spółki będą performowały lepiej, które będą performowały gorzej. Nie będę tutaj dużo w to wchodził, ale sprawdzaliśmy też stabilność tych wyników w czasie i tutaj chociaż spółki zmieniają to rzeczywiście, w której grupie się znajdują. Sytuacja jest dosyć dynamiczna. Raz jedne spółki sobie radzą lepiej, raz gorzej. Natomiast no, konsekwentnie byliśmy w stanie tutaj to dobrze przewidywać. No i podsumowując, można powiedzieć, że udało się zbudować taki skuteczny prototyp ratingu atrakcyjności inwestycyjnej. Ten rating bazuje wyłącznie na danych właśnie pochodzących z portali społecznościowych, czy w tym wypadku z Facebooka, tylko i wyłącznie. Zwalidowaliśmy również skuteczność tego podejścia na danych z giełdy wiedeńskiej. Otrzymaliśmy również bardzo zbliżone rezultaty, co też jest pokazane szerzej w raporcie. Więc można powiedzieć, że to podejście zostało tutaj zwalidowane w różnych miejscach, nie tylko w odniesieniu do danych GPW. No i myślę, że taką główną konkluzją jest to, że rating, który byłby w podobny sposób konstruowany, no mógłby stać się obiecującym instrumentem właśnie oceny atrakcyjności inwestycyjnej, który mógłby być stosowany również do oceny spółek, które jeszcze na giełdzie notowane nie są. I to tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję również. Ja...
Ja proszę, żeby pan został z nami, panie doktorze, bo na pewno z sali pojawią się pytania. Ja natomiast korzystając z tego, że jestem przy mikrofonie, to pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie. Mianowicie mamy w Polsce coś takiego jak Forum Bankiera, gdzie powstaje bardzo dużo wpisów pisanych przez anonimowe osoby i trochę takim odpowiednikiem Forum Bankiera jest Yahoo Finance, gdzie też jest forum. Ja nawet pamiętam taką historię, jak kilka lat temu jeden z anonimowych forumowiczów manipulował kursami spółek w bardzo prostą metodą, pisząc kilka dni przed ogłoszeniem wyników, że te wyniki będą kiepskie i jemu się tak wydaje i on to wie, udając jakąś osobę gdzieś tam z wewnątrz. Okazało się w ogóle, że to był jakiś nastolatek, który tak naprawdę no, handlował z domu na własny rachunek. I mam pytanie, na ile państwo, patrząc, przyglądając się mediom społecznościowym, widzicie takie ryzyko, że pojedyncze osoby mogą jednak całym tłumem, całą tą kohortą danych, jakby można powiedzieć językiem raportu, no mogą po prostu manipulować i sterować? To jest doskonałe pytanie i rzeczywiście jest to też coś, co staraliśmy się analizować i sprawdzać, ponieważ no, przeprowadziliśmy całą taką analizę właśnie odporności tego ratingu, tej metody na manipulację i no, też myślę, że zaletą mediów społecznościowych i tego ogromu aktywności, które tam się dzieje, jest to, że jest to no, trochę trudniej manipulowalne. Tak? To znaczy nie możemy powiedzieć, że zupełnie nie jest, ale no, po prostu tych aktywności trzeba byłoby wygenerować znacznie więcej. No i też myślę, że takim dosyć tutaj istotnym aspektem jest to, na ile tego typu metody są znane, są jawne. Tak? No wiemy, że na przykład firma Google mało mówi o tym, jak działa algorytm, który decyduje o tym, jak wysoko dana strona znajduje się w wynikach wyszukiwania. Właśnie po to, żeby no, nie manipulować tym zbyt bardzo. No i tak oczywiście są podmioty, które starają się tą optymalizacją pod wyszukiwarkę się zajmować. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania w sali? Dzień dobry, Przemek Kwiecień. Ja mam w sumie tyle pytań, żebym pewnie je zadawał dłużej niż pan mówił, więc mam nadzieję złapać się gdzieś w kuluarach, bo to jest taka bliska mi tematyka. Także może publicznie takie rzeczy, które najbardziej no, mnie drążą na ten moment. Jakby to może trzy pytania. Pierwsze pytanie dotyczące jakby badania tej zmiennej celu. Tak powiedziałeś, że to jest miesięczna relatywna stopa zwrotu. Natomiast jaki jest ten okres, jaki jest interwał badania? Tak? No bo taki inwestor, który dzisiaj chce podejmować decyzję, no dobrze, może podejmować z horyzontem miesięcznym, tylko pytanie, jak często on analizuje, jak często tę decyzję podejmuje? Czy codziennie, nie wiem, czy raz na miesiąc? I czy w związku z tym momencie podejmowania decyzji, jak głęboko wstecz sięga z kolei model już, tak? No bo inwestor wiadomo, chce popatrzeć na rating, kupić, a nie samemu uruchamiać model, ale jak głęboko znowu model w momencie decyzji sięga? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie, że Facebook prowadzi politykę antyscrapingową, więc czy to nie jest problemem dla was? Nie będę pytał o szczegóły publicznie, ale to tak pierwsza rzecz, która od razu mi przyszła do głowy, jak usłyszałem słowo Facebook. I trzecia kwestia jest taka, że Piotr wspomniał o tym, że model nie działa na obecnych, nie przewidzi obecnych wyników, bo był jakby uruchamiany przed pandemią. Ale rozumiem, że jeśli to jest algorytm, no to on może działać jakby jako kontynuacja, tak? I to też jakby coś od razu, co gdzieś zapaliło lampkę. Dobra, też świetne pytania, więc zacznę od może danych. No to jest tak, że tutaj te dane nie są skrajpowane z Facebooka, tylko są po prostu pobierane bezpośrednio z API Facebooka. Tak? I no to akurat jest kwestia tego, że SoulTrender jako firma no zajmuje się przetwarzaniem danych z mediów społecznościowych i tych zapytań do API Facebooka wysyłamy w tej chwili 100 kilkadziesiąt tysięcy na godzinę.
Więc tak jakby to nie jest tutaj problemem. Natomiast no, generalnie ta część danych to są rzeczy, które są w publicznym API Facebooka, więc tak naprawdę ktoś, kto jest deweloperem i ma dostęp deweloperski, co nie jest tutaj dużym problemem, to do tych danych może mieć dostęp. No, trochę może być wymagające, żeby rzeczywiście takie większe ilości danych pobierać. To wymaga tam powiedzmy trochę więcej sprawdzenia danej aplikacji przez Facebooka, ale jest to taki dostęp maszynowy właśnie przez API. Teraz jeśli chodzi o pozostałe pytania, to no my tutaj uwzględniliśmy okres 2 lat, tak? To znaczy cały projekt wykorzystywał dane z okresu 2 lat. Natomiast i też testowaliśmy tutaj różne okresy, zarówno jeśli chodzi o to, jak bardzo wykorzystujemy dane historyczne oraz jak daleko w przyszłość chcemy przewidywać. No i finalnie to jest tak, że model wykorzystuje, znaczy jest uczony na dużo, tak jakby dłuższym okresie, ale wykorzystuje w dokonywaniu predykcji dane z ostatnich 4 tygodni. Więc to jest tak jakby to, co jest tutaj, można powiedzieć, wejściem do modelu. I to przewidywanie też jest robione na te 4 tygodnie do przodu. Więc to mniej więcej miesiąc. I no jak my sobie te 4 tygodnie ustawimy, no to no tak naprawdę można byłoby to takim oknem przesuwnym codziennie nową prognozę weryfikować. Tak? No to jest teoretycznie możliwe. Natomiast no wracając do pytania ostatniego i do kwestii pandemii, no tego typu rozwiązania, gdzieś tam oparte o uczenie maszynowe, kiepsko sprawdzają się, jeśli chodzi o przewidywanie rzadkich zdarzeń, a jednak no pandemia to nie jest coś, co w historycznych danych, prawda, tego nie mieliśmy. Natomiast no nie wykluczałbym tego, że tutaj ten model może dalej całkiem dobrze się zachowywać i dalej rozróżniać te spółki, które będą sobie radziły lepiej niż przeciętnie od tych, które radzą sobie gorzej niż przeciętnie. No ale tego przyznam szczerze, w pandemii nie sprawdzaliśmy i myślę, że tutaj kwestia takiej no, długofalowego testowania, długofalowej stabilności modelu, no to jest coś, co by wymagało trochę jakichś dodatkowych analiz. Drodzy Państwo, pytania jeszcze z sali? Pytanie. Chyba nie bardzo. Dziękuję. Raz, dwa, trzy. O, super. Dzień dobry, Tomek Jaroszek. Ja mam pytanie a propos tych danych, które były tutaj użyte. Padło zdanie, że z danych publicznych Facebooka. No na Facebooku tak się składa, że sporo inwestorów zamyka się w różne grupki, grupy, fora, płatne, zamknięte społeczności i tak dalej. W ramach tego badania rozumiem, że wszystko to, co jest publiczne, czyli grupy społeczności otwarte z pełnym dostępem, ale grupy prywatne, jakieś wszelkiego rodzaju zamknięte, są wyjęte całkowicie z tego badania. Tak jest. Czyli fanpage, rozmowy, wszystko, co jest publiczne, jest ujęte w badaniu. Prywatne nie można tych danych w ogóle w żaden sposób pobrać do badania. Tak, tak, dokładnie. Dobra, dziękuję. Okej, drodzy Państwo, mamy jeszcze czas na jedno pytanie, także jeśli ktoś z Państwa chciałby zadać, to zachęcam. Jeśli natomiast nie, no to widzimy się za moment w kuluarach. Także bardzo panu dziękuję za przedstawienie raportu i odpowiedź na pytania. Dziękuję wszystkim gościom. Dziękuję wszystkim gościom, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Dziękuję państwu przed ekranami smartfonów, tudzież
laptopów, którzy oglądacie nas w internecie i z Państwem niestety żegnamy się, w sensie z Państwem, którzy nas oglądają zdalnie, natomiast z Państwem tutaj w sali nie żegnamy się jeszcze, zapraszamy w kuluary i dziękuję raz jeszcze, Nina. Ja mam nadzieję szczerą i taką bardzo pozytywną, że w tym gronie i tutaj fizycznie będziemy się mogli na kolejnym Twitapie spotkać i to może już nastąpi niebawem, czyli na jesieni, za to trzymamy kciuki. Także dziękujemy pięknie. Dziękujemy.